wieczór. Pozwoli pan, że się przedstawię. Szymon. Nocny stróż. A, to pan. Aktor pracujący. Protegowany mojej żony, tak. Zbiega, jasno. Pozwoli pan, dyrektor, że pomogę. Dawno nikt tak do mnie nie mówił. Ale co tak? Tak głośno i wyraźnie. Z upajającym tempem głosu. Z nienaganną dykcją. Nie, proszę pana, nikt dawno do mnie nie zwracał się jak do dyrektora. A to nie, to pańska małżonka to tylko tak o panu mówi. Ona mówi tak. Mój kochany dyrektor. Nie, ona mówi, Stefan, ty nic nie rozumiesz. Ale po co, naprawdę ma pan zadatki na dobrego aktora. Świetnie panie naśladuje. Nie wiem, czy te umiejętności przydadzą się w pracy jako nocny stróż, ale... Wie pan co? Proszę, pięknie pan to wszystko zaprojektował. Tylko jeżeli mogę, to nie jest tak, że ja mam zadatki na dobrego aktora. Bo ja już jestem aktorem. Z dyplomem. Magistrem sztuki aktorskiej. Skończyłem łódzką filmówkę i mam pewien dorobek też. Bardzo pana przepraszam. Nie chciałem pana urazić. Od tego jest moja żona. Wie pan, ona jest artystką. Znaczy pisarzem. Pisarką. Literatką może? Nie, literatka, proszę pana, to jest taka mała szklaneczka, w której... No dobrze, czyli dorabiał pan, tak? Nie, jestem zatrudniony jako nocny stróż. Czasowo. A, czyli czasowo nie ma pan pracy w teatrze, w filmie, w kinie... Wie pan, jak to jest. Jakie są teraz czasy? No i tak wyszło, że... No, że jestem wolnym aktorem. Można by powiedzieć freelancerem. No, pan tacy też za bardzo nie mogą liczyć na zapomogę, pomoc od... wiadomo. Więc zatrudniłem się jako nocny stróż i to jest dla mnie doświadczenie, proszę pana. Ja się teraz mogę uczyć i wykorzystać to kiedyś. Tak, uczę się. O, znakomicie, naprawdę. No dobrze, że jesteście tutaj obaj. Będziemy mogli sprawdzić mój plan. No po prostu... idealnie. Panie aktorze, pan zna nowy porządek świata wyznawany przez moją żonę. Nie do końca, ale pani Magdo, pani ostatnia książka. Tak. To w imieniu Róży, ja jestem zachwycony. Nie wiedziałem, że pan czyta babskie Robasidła. Ojo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 j
rolę w adaptacji mojej powieści. No właśnie. A ta adaptacja odbędzie się tutaj. Na tej właśnie budowie, w tym pasażu. Tutaj, na budowie! Stefan, ty po prostu nic nie rozumiesz, no? Na tej budowie, w pasażu. Drzwi! Proszę bardzo. Idź pan. No, znakomicie! Znakomicie! Pa! O, pan inżynier z małżonką. Dzień dobry. Nareszcie będę miał okazję poznać szanowną panią.